Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo, a z tej strony Ryzentosh, czyli Hackintosh postawiony na procesorze AMD Ryzen. Blisko rok temu nagrałem film ogólnie na temat Hackintosha i przypominając, Hackintosh jest to po prostu zwykły PC, na którym zainstalowany jest system Apple macOS. I co jest specjalnego w przypadku właśnie tego materiału, to to, że działa on pod kontrolą procesora właśnie AMD Ryzen. I co jest takiego specjalnego, że właśnie mamy Hackintosha na procesorze AMD? A specjalne jest to, moi drodzy, że jeżeli sobie tak uświadomimy, to Apple nigdy przenigdy nie wypuściło swojego Maca, który miałby procesory od AMD. Więc tak, dla nas jest ciekawe to, że będziemy robili Hackintosha na procesorze, który nigdy nie był w realnym Macu używany. No i sprawdzimy, jak to działa, czy dobrze to działa i czy są jakieś realne zastosowania, do czego można by takiej właśnie dziwnej konfiguracji użyć. I do tego dzisiejszego testu użyjemy mojego prywatnego Ryzena 7700, czyli Ryzena pierwszej generacji, ale również druga i trzecia generacja Ryzenów również powinny działać. I przyznam wam się szczerze, ten poprzedni film o Hackintoshu zrobiłem tak trochę po łebkach. W sensie, no, zainstalowałem system i on faktycznie działał, ale oczywiście można było to zrobić lepiej. Ja tam po prostu wcale nie bawiłem się konfiguracją, no i realnie tam nie działało sporo rzeczy. Tym razem faktycznie biję się w piersi i podszedłem do tematu dużo bardziej na poważnie. No i skonfigurowałem tego Hackintosha najlepiej tak jak potrafię, więc realnie rzecz biorąc działa nam tam wszystko. Działa nam skalowanie częstotliwości, działa nam audio, działa nam mikrofon, działa nam internet po kablu, działa nam nawet iMessage czy oryginalny sklep od Apple. Jedyna rzecz, która nie działa, to AirDrop, ale po prostu nie mam tam karty Wi-Fi, więc to jest po prostu to, że brakuje nam hardware'u. Ale tak, poczytałem dużo więcej i też wam dzisiaj troszeczkę więcej opowiem o tym, jak faktycznie zrobić Hackintosha, chociaż nie będzie to taki poradnik krok po kroku. Ogólnie z poradnikami krok po kroku też jest taki problem, że były przypadki, że Apple po prostu ściągało takie filmy z YouTube'a. Ja bym wolał tego uniknąć i nie mieć żadnych copy strike'ów na kanale, więc ja wam podrzucę linka do dokumentacji, zresztą z której sam korzystałem, no bo skądś tą wiedzę też musiałem wziąć, skądś się tego musiałem nauczyć, ale o tym porozmawiamy za moment. No i może odpowiedzmy sobie na takie pytanie, po co robić w ogóle Hackintosha? No moim zdaniem, jeżeli ktoś z was chciałby zrobić sobie Hackintosha, niezależnie od tego, czy na Ryzenie, czy na Intelu, to myślę, że jeżeli po prostu ciekawi was, jak działa macOS i chcielibyście się pobawić na zasadzie takiego wyzwania ciekawego, że się coś tam nauczycie i zrobicie sobie Hackintosha, to myślę, jak najbardziej warto. Natomiast jeżeli ktoś z was chciałby używać Hackintosha do jakichś faktycznych zadań, no to myślę, miałoby to sens tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli chcecie używać aplikacji, które są dedykowane pod macOS. Czyli, no jeżeli przykładowo montujecie filmy i chcielibyście to robić w Final Cutie. Moim zdaniem trochę bez sensu jest budować Hackintosha, a potem używać na nim Adobe Photoshopa, czy Premiera, albo DaVinci Resolve. Bo szczerze mówiąc, podobne efekty uzyskacie na Windowsie, a czasami nawet lepsze, jeżeli zdecydowalibyście się wziąć kartę graficzną NVIDII, bo tam przykładowo NVENC robi dużą robotę. Tak więc, jeśli chodzi o hackintoshowanie, to tak na dobrą sprawę mamy dwie opcje. Mamy do wyboru Clovera i mamy do wyboru OpenCore. Chciałoby się powiedzieć, że Clover i OpenCore to są tak naprawdę różne bootloadery, ale no nie dajcie się zwieść. Tak na dobrą sprawę Clover i OpenCore robią zdecydowanie więcej niż taki tradycyjny bootloader i na przykład emulują cały Apple'owski UEFI po to właśnie, żeby na takim Hackintoshu ten macOS chciał działać. OpenCore to jest troszeczkę nowszy projekt. Zauważyłem, że teraz trochę częściej w internecie poleca się OpenCore, żeby właśnie z niego korzystać, ale na dobrą sprawę, niezależnie od tego, czy korzystacie z Clovera, czy z OpenCore'a, no to Hackintosh będzie wam działał podobnie, po prostu konfiguruje się go inaczej. OpenCore jednak jest nowszym projektem i ja pomyślałem, że z niego skorzystam, skoro ostatnio korzystałem z Clovera, no i przyjrzę się tej konfiguracji i zrobimy to na porządnie.
Co do naszej platformy testowej, jest to mój prywatny komputer z Ryzenem, którego przypuszczam starsi widzowie doskonale kojarzą, bo już parę ładnych lat pojawia się tutaj na tym kanale. Macie oczywiście na ekranie wypisaną całą specyfikację. Uwagę należałoby zwrócić na to, że mamy tutaj oczywiście procesor AMD Ryzen 1700, a także Radeona RX 480 w wydaniu 8 GB. Należy pamiętać o tym, że na współczesnych wersjach macOS-a no jesteśmy niejako zobligowani do tego, żeby używać kart graficznych właśnie od AMD, no ewentualnie jeżeli mamy zintegrowany układ Intela, no to on również będzie działał. Niestety karty NVIDIA nie działają. Finalnie ja tutaj postawiłem macOS Catalinę, który tak na dobrą sprawę stoi już na tym Hackintoshu parę dobrych miesięcy i tak odwlekałem ten film w nieskończoność, można powiedzieć. Swoją drogą zacząłem się zastanawiać, czy nie poczekać po prostu na oficjalne wydanie macOS-a Big Sur, ale no jako, że ostatnio była konferencja Apple, a jeszcze te nowe MacBooki nie ujrzały światła dziennego, więc też nie wiadomo, kiedy ten Big Sur finalnie wyjdzie, więc stwierdziłem, że już nie będę czekał, tylko po prostu pokażę Wam to, co mam, a może kiedyś jeszcze do Hackintoshów sobie wrócimy, może za rok. Okej, no to jak postawić takiego Hackintosha na OpenCore? Oczywiście ja się tutaj nie będę bawił w poradnikowanie, bo uważam, że akurat do tego typu rzeczy najlepsze są poradniki pisane. Tym bardziej, że ja sam korzystałem z poradnika, no bo też musiałem się w jakiś sposób nauczyć, jak postawić tego Hackintosha. Wrzucę Wam tutaj w opisie link do poradnika, chociaż w sumie to chyba powinienem powiedzieć dokumentacji, bo ten poradnik jest opisany w tak obszerny sposób, że to bardziej mi przypomina, szczerze mówiąc, taką dokumentację niż taki poradnik krok po kroku. I powiem Wam, że to jest dobra rzecz, bo powiem Wam, po raz pierwszy jak ja konfigurowałem Hackintosha i jak na przykład konfigurowałem config plist, w końcu zrozumiałem, co poszczególne opcje robią, bo było to bardzo dobrze wytłumaczone i w końcu mogę powiedzieć, że chociaż trochę rozumiem, w jaki sposób tego Hackintosha stawiałem i co poszczególne opcje oznaczały i dlaczego wybierałem takie, a nie inne. Oczywiście postawienie takiego Hackintosha no troszeczkę zajmuje, zwłaszcza jeżeli chcemy dopieścić, żeby działały nam wszystkie feature'y takie jak iMessage czy sklep Apple'a, ale myślę, że jeżeli ktoś z Was ma zajawkę, to jak najbardziej warto jest się w coś takiego pobawić. I oczywiście znajdziecie też w internecie poradniki wideo, jak postawić Hackintosha na Ryzenie, czy ogólnie Hackintosha. Przykładowo od Snazzy Labs możecie znaleźć poradnik co do Ryzena, ale osobiście nie polecałbym z niego korzystać, bo on już na ten moment jest przeterminowany. Po prostu rzeczy w OpenCore się zmieniają, dlatego najlepiej jest korzystać z poradników pisanych, bo one mogą być po prostu aktualizowane na bieżąco. No, a jak ten konkretny Ryzen Tosh działa? Cóż, no, może Was zaskoczę, ale no, normalnie, w sensie jak normalny iMac czy MacBook. Naprawdę, możemy tutaj oczywiście przeglądać internet, bawić się w komunikatory, możemy oczywiście pobierać sobie aplikacje z App Store'a, to wszystko normalnie działa, jeżeli skonfigurujemy to sobie dobrze. No i możemy używać takiego Ryzen Tosha jak normalny komputer do codziennych zadań, jeżeli ktoś z Was będzie chciał, to jakby no można, działa to wszystko. Co zabawne, gdy wejdziemy w informacje o tym Macu, to możemy zobaczyć, że pokazuje nam, że mamy jakąś i5 wykorzystaną i tak naprawdę mamy iMac'a Pro. No i żeby było jeszcze zabawniej, dopiero jak włączymy AMD Power Gadget, no to wtedy dopiero okazuje się, jaki faktycznie mamy procesor i że jest to Ryzen. I też zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj pełne informacje do tego, ile stopni ma procesor, a także skalowanie częstotliwości procesora działa bez najmniejszego problemu. Gdy uruchomimy sobie Cinebench'a R20, którego często używam w swoich testach, cóż no, Ryzen zdobywa bardzo podobny wynik, taki sam jak na Windowsie, co daje nam podstawy, żeby sądzić, że w takich stricte procesorowych zadaniach no wydajność będzie bardzo zbliżona jak do tego, co możemy uzyskać na Windowsie czy na Linuxie. Więc to cieszy, że tutaj żadna wydajność nie jest przez przypadek jakoś tam specjalnie stłamszona. No dobra, jak działa Final Cut na Ryzen Toshu? Co ważne, działa. Od tego bym zaczął. Jak najbardziej działa i przypuszczam, jeżeli ktoś z Was byłby dość zdeterminowany, to byłby w stanie na takim Ryzen Toshu poskładać jakiś film właśnie w Final Cutie. Aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć, że Final Cut na Ryzenie działa wolno. Ogólnie taką targą przetargową samego w sobie Final Cut'a jest to, że on jest bardzo szybki i jest mega zoptymalizowany pod hardware Apple'a.
No i właśnie tutaj zaczynają nam pomału wychodzić krzaki i to, że tak naprawdę Apple nigdy nie wykorzystywało procesorów AMD. Otóż okazuje się, że Final Cut jest bardzo mocno zależny od technologii, która nazywa się QuickSync. QuickSync jest zaszyty w zintegrowanej karcie graficznej Intela i bardzo mocno Final Cut na tym bazuje. Co za tym idzie, siłą rzeczy, że my tutaj mamy procesor AMD, tego tutaj nie ma. Co za tym idzie, Final Cut działa wolniej. Oczywiście działa, ale no momentami jest niestabilny i nawet w takim krótkim demku, który dla was nagrywałem, no Final Cut był w stanie się skraszować praktycznie tak znikąd, bo nie robiłem wtedy akurat nic poważnego. No i też czasy renderu samych materiałów są bardzo wolne. No mówimy tutaj o czasie, który jest praktycznie 3 razy dłuższy niż mój MacBook Pro 16-calowy, no więc mimo że ten procesor ma dużo surowej mocy, po prostu Final Cut nie jest w stanie wykorzystać tej mocy, bo był skrojony pod QuickSync'a. No i możemy tutaj zauważyć, że no przy renderze tak naprawdę jeden rdzeń jest żyłowany, a pozostałe wątki coś tam się obijają i udają, że coś robią. Jeżeli ktoś z was zastanawiałby się nad użyciem karty graficznej, to tak, ono jest akurat w normie i warto tutaj powiedzieć, że również karta graficzna i to, że Radeony wykorzystują API Metal właśnie, który jest pod macOS-em, również pomaga w montowaniu. No ale brak QuickSync'a tutaj mocno daje po dupie naszemu Ryzentoshowi. A jakby ktoś się zastanawiał, czy to nie jest tak, że nie włączyłem hardware'owej akceleracji, włączyłem hardware'ową akcelerację, mamy tutaj pełną akcelerację, przynajmniej tak jak pokazuje nam tutaj program, który to sprawdza, więc jeżeli o to chodzi, to jest max, co jesteśmy w stanie wycisnąć w Final Cutie z takiego urządzenia. No dobra, a co w przypadku, gdyby ktoś z was chciał się pobawić w robienie muzyki i chciał korzystać z programu Logic? Okazuje się, że tak, jak najbardziej Logic działa, możemy go normalnie pobrać z App Store'a. I z racji tego, że właśnie ten program bazuje głównie na surowej mocy procesora i nie korzysta z żadnych instrukcji pokroju QuickSync'a, no to ten program rzeczywiście może rozwinąć skrzydła. Co nawet zresztą jest poniekąd zalecane na różnych forach, że jeżeli ktoś z was buduje Hackintosha właśnie pod Logica, no to rzeczywiście tutaj Ryzentosh może się do tego nadać. Oczywiście ja tutaj odpaliłem sobie jakiś taki malutki projekcik, coś tam próbowałem się pobawić tymi dźwiękami. No i cóż, no, na takim projekciku działa to dobrze. Nie mam żadnego większego, żeby sprawdzić, ale możemy pobawić się w kompozytora, czy DJ-a, czy remixera, nie wiem. Ryzentosh natomiast bardzo kuszące może się okazać dla osób, które pracują na Xcode, czyli jeżeli programują aplikacje do iPhone'ów albo coś pod macOS'a. Oczywiście pod macOS'a, za wyjątkiem wtedy, jeżeli nie będziecie używać QuickSync'a, ani nie będziecie programować nic, co wykorzystuje przykładowo wbudowany koprocesor T2, który jest obecny w MacBookach czy iMacach. Natomiast jeżeli chodzi o surowe czasy kompilacji, to one są całkiem dobre. Akurat ja nie mam żadnego kodu, który mógłbym skompilować na iPhone'a czy coś w ten deseń, dlatego tutaj wspieram się głównie tym, co wyczytałem na forach. Forumowicze są akurat dość zgodni w tym, że akurat jeżeli chodzi o Xcode, jeżeli ktoś z was chciałby faktycznie kompilować jakieś programy, no to taki Ryzentosh może się do tego nadać i tutaj nie powinno być jakiejś specjalnej różnicy. Pewnie część z was będzie się zastanawiało, hej, Masło, a jak z grami? No z grami jak to z grami na Macu, no niby są, tak, możemy sobie jakieś tam pobrać z App Store'a, możemy sobie pobrać oczywiście Steam'a, możemy pobrać Epic Store'a, no ale chyba każdy z was zdaje sobie sprawę z tego, że no granie na Macu to mem, w sensie no można, ale jakby po co? Generalnie praktycznie każda gra, którą odpalicie na macOSie będzie działała lepiej pod Windowsem, a żeby było jeszcze śmieszniej, to paradoksalnie wychodzi tak, że więcej gier jesteśmy teraz w stanie uruchomić pod Linuxem za sprawą Protona niż na macOSie. Więc do grania raczej nie róbcie sobie tego naprawdę. No i co? Jako takie podsumowanie. No Hackintosh to jest naprawdę bardzo fajna ciekawostka. Tym bardziej ciekawe jest to, że jesteśmy w stanie no, uruchomić go na procesorze, który no, nie był nigdy wrzucany do żadnego iMac'a czy MacBooka przez Apple. Fajne to jest, takie dość interesujące moim zdaniem. Aczkolwiek jeżeli ktoś z was, tak jak mówiłem, chciałby montować filmy, to na pewno jeżeli akurat chce bardzo Hackintosha, no to prędzej oczywiście tutaj wersja z Intelem i koniecznie wersja ze zintegrowaną kartą graficzną. Z całym hackintoszowaniem też nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa tak na dobrą sprawę, bo jak pewnie większość z was wie, Apple teraz migruje na swoje własne procesory.
ile będzie wspierać procesory X86. Póki co nie wiadomo i przypuszczam, że nawet samo Apple jeszcze w tym momencie nie wie, jak długo będzie wspierać te procesory, więc ten proces po prostu może się skończyć za jakiś czas albo będziemy budowali Hackintosze na procesorach RISC ARM. Hackintosh to jest bardzo ciekawa sprawa. Jeżeli ktoś z Was chciałby sobie go postawić, żeby się nim pobawić tak w celach naukowych, to myślę, jak najbardziej można, żeby się czegoś tam pouczyć, się pobawić. Jeżeli ktoś z Was się interesuje softem, spoko sprawa. Natomiast jeżeli ktoś z Was chciałby po prostu pracować na Hackintosh, no to tutaj ostrzegam. Raz, że po pierwsze, no tak jak na początku Wam wrzuciłem taką planszę, no to nie jest specjalnie legalne, żeby wykorzystywać go do celów komercyjnych, to jest raz. A dwa, no takie hackintosze mogą być po prostu no, niestabilne i trzeba naprawdę sporo czasu poświęcić w konfigurację, trzeba naprawdę znać się na temacie, żeby takiego hackintosza zbudować i skonfigurować w ten sposób, żeby wszystko pewnego dnia nie wyleciało nam po prostu w powietrze. No i co, życzę Wam powodzenia, pewnie wielu z Was będzie w stanie postawić takiego hackintosza lepiej niż ja. No i co, happy hacking, jak to mawiają. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!